1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tarnobrzeg oddał cześć i chwałę bohaterom. Uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Tarnobrzegu rozpoczęły się na placu Antoniego Surowieckiego. Nie bez powodu. To tam stoi popiersie jednego z naszych lokalnych bohaterów, majora Hieronima Dekutowskiego. By oddać cześć i chwałę bohaterom, na miejsce przybyli przedstawiciele miasta, kombatanci, weterani wojenni, poczty sztandarowe i mieszkańcy miasta. O żołnierzach wyklętych, żołnierzach antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia, o ich walce, odwadze i poświęceniu, mówił Tadeusz Zych. Stajemy tutaj przed popiersiem jednego z nich, ażeby po pierwsze oddać im hołd. Po drugie, żeby powiedzieć, iż po wielu, wielu latach zapomnienia chcemy ich przypomnieć i chcemy im powiedzieć, że będziemy już o ich i ich czynach pamiętać. I wreszcie stajemy wobec nich, żeby z tej lekcji historii wyciągnąć dla nas jakąś lekcję. Ta lekcja to przede wszystkim świadomość, iż człowiek w swoim życiu wcześniej czy później stanie przed koniecznością wyborów. Czasami wybory te decydują o całym naszym życiu. Patrząc na tych, którzy byli żołnierzami niezłomnymi i którzy dokonywali wyborów, które bardzo drogo ich kosztowały, bo kosztowały ich życie. Miejmy świadomość, że są dla nas przykładem i są dla nas zobowiązaniem, abyśmy może nie w takich okolicznościach jak oni, ale dokonując tych życiowych, ważnych wyborów, mieli na uwadze to, co najważniejsze – wolność, honor i najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Aby oddać hołd poległym, złożono kwiaty przed pomnikiem Hieronima Dekutowskiego. Druga część uroczystości miała miejsce w Zamku Dzikowskim. Ci, którzy tam przybyli, mogli wysłuchać prelekcji dyrektora muzeum. Część artystyczną przygotowała młodzież z zespołu szkół imienia księdza Staszica w Tarnobrzegu. Stanął wodny nasz wielki dom. Dym w korytarzach kręci sznury, jest głęboka, naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czołowszy we mnie tam, haustem powietrza robię wrażenie. Nie słyszy, mam nie zabrać.